Cześć kochani, oglądacie Wywiadownię, a gościem Wywiadowni jest Jula. A właściwie Julita Fabiszewska, prawda? Tak jest. A z domu jak? Ratowska. Z domu Ratowska. A czy ktoś mówi Julita? Rodzina mówi Julita, znajomi czy fani? Rzadko. Jak już to Julka, Julcia, Julituś, ale Julita rzadko pada. Także czasami jak ktoś do mnie, już zazwyczaj Jula i to już tak się przyjęło. Jak ktoś mówi do mnie Julita, to czasami już tak... A skąd się wzięło właśnie Jula? Jula się wzięła, sobie wymyśliłaś, to będzie mój artystyczny pseudonim, czy po prostu już ziomeczki od dawna tak mówili? W gimnazjum chyba tak zaczęli na mnie. Po prostu Julita było za długo, że trzeba było coś wymyśleć, no to wymyślali Jula. No Julita jest takie twardsze. No twardsze. No i tak od gimnazjum, także nie był to zamysł artystyczny. Nie, czyli nie. Została nam Jula, to nasza śpiewająca Jula, która zrobiła karierę niczym amerykański sen. No tak dlatego, się zdarzyło. Że wrzuciła sobie teledysk na YouTube'a i nagle bęk, wszyscy zaczęli udostępniać. No czasami sama nie wierzę. No prawda, no, to jest w ogóle dla mnie niesamowite i czy nam możesz odpowiedzieć i naszym widzom opowiedzieć tą historię? Jaki jest przepis na taką karierę, bo to jest faktycznie coś niesamowitego, co się tutaj wydarzyło. No jak się okazuje, nie ma przepisu. Ludzie mają przepis, żeby chodzić do programów typu talent show. No właśnie, a tobie to nigdy nie przeszło przez myśl? Nie. Ja myślę, że ja nigdy bym się nie nadawała. Wystarczy spojrzeć na moje pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej i widać po mnie, co się ze mną działo. Stres mega i dlatego też nie byłabym w stanie iść do programu, bo by mnie to zjadło. Dwa, nie wierzyłam na tyle w swoje siły, po prostu gdzieś tam umieszczałam to na YouTubie, robiłam sobie po cichu numery z kolegami czy też sama i tak sobie to żyło i ja nigdy nie zabiegałam o tę karierę, no ona tak... Ty, ale to się stało po prostu naprawdę spontanicznie, bo wrzuciłaś ten teledysk i czy ktoś pomógł, kto zaczął to udostępniać jako pierwszy znajomy? Bez teledysku czy... w ogóle to było najpierw, to były gdzieś tam... Sam numer. Tam same numery poudostępniane były. Miałaś swój kanał po prostu i coverki, wrzucałaś i swoje kawałki, tak? Tak jest. No i później odezwali się do mnie ludzie, pokazali mi Adiego, którego pozdrawiam, jest moim producentem. No będziemy o nim też rozmawiać. Z którym współpracowałam przy pierwszej płycie, a że jest bardzo fajnym człowiekiem i bardzo zdolnym przede wszystkim, no to przy drugiej jest kontynuacja i on mi bardzo pomógł, jeśli chodzi też o całokształt płyty, tak? No i pojechałam do niego, spróbowaliśmy zrobić tam po raz pierwszy w życiu ja przynajmniej jakiś numer na jakimś już poziomie. Z profesjonalnym sprzętem, bo miałam do dyspozycji wcześniej tylko jakiś tam mikrofon i komputer. Czyli do szafy było grane po kolei tak ten numer, tak? Dosłownie do szafy. Wszyscy nagrywają do szafy. Kto nagrywa, ten wie, w jakich warunkach na początku się zaczyna. Dlatego też moje pierwsze wejście do studia. A skąd wzięliście pieniądzory na pierwszy teledysk i jak to wszystko się wydarzyło? To już kwestia wytwórni, która postanowiła we mnie zainwestować, tak? I Remik zauważył, że może warto, bo publiczność już tak jakby była, nie? Czyli teledysk już był wypuszczony pod szyldem tak? Ja wcześniej nie... I nie poszło! No i poszło. Kariera nabrała tempa, album się pierwszy Kariera, wydał. Kariera, życie, wszystko. Tak. Słuchajcie, do rozmowy wrócimy, niestety musimy teraz przerwać, porozmawiamy o następnej płycie, teraz muzyka, gościmy cały czas Julę i ona się nigdzie nie wybiera, mam nadzieję.